Trio, witam was serdecznie. Teraz jeszcze live Waldek robi o wyłamanych instalacjach fotowoltaicznych, że niby te wiatry mają być jeszcze silniejsze. Tak się pytam instalatorów, bo dzisiaj firma Smart Eco Dom, która robiła mi tą instalację, robiła też dzisiaj przeróbkę tej instalacji i taka jedna mała też instalacja, zaraz wam mówię co i jak i dlaczego, powstała. Ja tu jeszcze w czapce i w starym stroju, trochę tu brudnym, bo z dworu przychodzę, jeszcze miałem bluzę, trochę tam zawiewa, ale ten luty mamy dość ciepły. Już wam mówię o co chodzi. Robiłem w wcześniejszym filmiku z parę miesięcy, też go tutaj wstawimy. Pokażemy jak stara instalacja wyglądała. Już wam mówię ile ona miała mocy. Tam były 24 panele o mocy 280. 280 razy 24 panele. Ta instalacja miała 6,7 kWp. I tam inwerter Fronius była 7K, czyli on mógł jeszcze łyknąć, ale maksymalnie dodaliśmy tam te 4 panele z małej szopki do garażu i jeszcze dwa dokupiłem, 280 udało się zdobyć w firmie i tam domontowaliśmy. Na razie te dwie instalacje, ta przerobiona i ta nowa, nie działają, bo jeszcze czekamy na elektryka. On przyjedzie w poniedziałek i wtorek i dodopnie wszystko i będziemy obserwować jakie będą rezultaty, jak to wszystko się poprawiło. A mianowicie jeszcze został skrócony słupek, który kabel zasilający i dostarczający tą energię do domu był doprowadzony, był wysoko i zrzucał mi zacienienie na panele, on teraz jest niżej i teraz będzie jeszcze lepiej. I teraz tak, tam gdzie była mała szopka, już wam to pokazuję, te panele były zacienione od sąsiadki, nie umie się pozbyć tego drzewa, może w przyszłości kiedyś się jakoś dogadam albo wykupię tą działkę, bo ponoć ona jest z gminy i wtedy jakoś tą sprawę rozwiążę. Dlatego te 4 panele zostały przeniesione na garaż, a tam na tej szopce zrobiona taka mała mikroinstalacja. Mikro, ale zobaczcie sobie, tam jest 8 paneli, ale po 445 W. I zobaczcie, jakie one są duże w porównaniu do tych 280. I tam zostały właśnie te 8 paneli zamontowanych na dwóch mikroinwerterach. I jeszcze nie wiem jak to zrobię, czy spytam się elektryków, czy to musi iść na jedną fazę, czy można właśnie jeden stream rozdzielić na jedną fazę do garażu, a drugi stream na przykład do domu, ale to zobaczę jeszcze jak to rozwiążę, bo tak jak pamiętacie, oglądacie mój kanał, to myślałem o tych, chciałem zamontować do tych 4 paneli, że jak są zacienione, to one się wyłączają. Zapomniałem jak to się nazywa. Przypomnijcie mi albo napiszcie. Kto napisze, to znaczy, że oglądał ten film. To jest takie urządzenie, że wyłącza ten panel, jak on jest zacieniony. Bo przypominam dla laików, jeśli jeden panel jest zacieniony, to cała instalacja słabiej chodzi. I tam mamy 8 paneli po 455 W. To daje nam 3,6 kWp dokupiłem. A dlaczego? Bo ta mała instalacja na garażu, znaczy teraz ta taka średnia, została dobudowana z powodu poborów pompy ciepła, a teraz tą instalację montuję już w przyszłość, bo myślę, że we wrześniu może już będzie samochód elektromobilny, czyli elektryczny, ładowany też w domu albo z wallboxa, albo z gniazdka. I zobaczymy jak to będzie, ale też jak ktoś mnie śledzi, to miałem też braki energetyczne i też będzie klimatyzacja, to nie wiem czy tej mocy będzie jeszcze za mało. Pan Edward, którego szanuję, ma wiatrak, ma już prawie dobiłem do jego mocy instalacji, bo on ma 20 kW, ja już mam prawie 19 kW, teraz będzie razem, no to jestem prawie z panem Edwardem. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy następny, 25 odcinek z cyklu Wiatrak, fotowoltaika, złotów. No proszę zobaczyć, i jedna instalacja, następna instalacja tam na schodach, następna instalacja pionowa, tu następne instalacje. No nie mogę wszystkiego pokazać, sprzęt mam beznadziejny. Pan Edward jeszcze szuka energii, a jak ktoś ma tą energię, to później myśli jak ją zainwestować, jak jeszcze to fajnie zrobić, czyli kryptokoparki albo inne urządzenia i to wszystko fajnie śmiga.
No to tak więc zapraszam do tego filmiku. W miarę tu już myślę, że jak omawiałem, to doleciały te filmiki, jak to wygląda, jak to było przerobione. I czekajcie na następne relacje z pomiarów tej instalacji, bo jestem ciekawy, czy teraz poprzez to, że te cztery panele nie będą zacieniane, o ile lepiej będzie chodziła ta instalacja, która teraz, ona miała 6,8, a teraz jest 26 paneli, bo dwa dorzuciliśmy po 280 i ona ma teraz 7,2 kW. I ile ona będzie teraz lepiej chodziła i lepiej produkowała bez tych czterech zacienionych paneli. Tak więc serwus, trzymajcie się, a ja pozdrawiam firmę Smart Eco Dome. Mogę ich serdecznie polecić, bo z nimi współpracuję już od lat. Jeśli ktoś też się orientuje, jest też firma Aslandis, z którą też współpracowałem i też mogę ich śmiało polecić. Te dwie firmy naprawdę solidne. Ręki zawsze, no palec bym sobie za nich dał uciąć, bo już przez tyle lat istnieją. Jak wiecie, pierwszą instalację zakładałem w 2016 roku. Czy tam jedną awarię, co miałem, co wtyczka się przepaliła, od razu przyjechali, naprawili, zrobili. To tak samo jak z pompą ciepła, miałem zawór, który przeciekał, też od razu przyjechali, naprawili, zrobili. Polecenia, to polecenia te firmy. Tak więc trzymajcie się i do następnych filmików.